Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Beholdera, jestem naenergetyzowany, nakofeinowany, nakawiony i możemy lecieć przed siebie, zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj skończyć gierkę, mam taki ambitny plan, żeby dzisiaj doprowadzić do finału, przeanalizowałem sobie też różne informacje od was dotyczące zakończeń i staraliście się to robić jak najmniej spoilerowo jak się da i wydaje mi się, że udało mi się mniej więcej w głowie stworzyć sobie scenariusz, w którym chciałbym pójść do przodu. Niekoniecznie chciałbym tutaj robić wiele różnych zakończeń, biorąc pod uwagę, że już niedługo mamy inne gierki do grania. Coraz bardziej kusi mnie zagranie w Madison, czyli w nowy horror, oraz wychodzi Stray, gra o kotku, a potem to już w ogóle zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Coś tak się do tych streamów nie mogę zebrać. Ten Wiedźmin chyba nadal siedzi w limbo. Zobaczymy, nie będziemy o tym teraz rozmawiać, okej? Zostawcie lajk, jeżeli lubicie serię. Ja lecę przed siebie. Jesteśmy w domu, mamy tutaj jeszcze trochę czasu, żeby pomóc potrzebującej kobiecie. Wydaje mi się, że to była ona. Ona potrzebowała aborcji. I my znaleźliśmy informację na temat doktora, który może jej udzielić. Dlatego ja odłożę go, pada, bo mi zbędny. Wie pani co, pani tutaj kudłata? Mam taką jakby odpowiedź sprawy tej sprawy, o którą pani mnie pytała. O, był pan w stanie znaleźć adresy tych pomocnych doktorów? Tak, właściwie to tak. Doktor pewien był wymieniony w bazie danych ministerstwa jako podejrzany aborciciel. Nazywa się Jan Józef Willems, ale proszę być ostrożnym, mogą go obserwować. Ostrożną. O, Boże, dziękuję, dziękuję bardzo panu. No, wyglądała pani na taką zajebiście zdesperowaną. Mam nadzieję, że wie pani, co robi. O, tak wiem, dziękuję panie Schwartz, dziękuję. No i cóż, tak załatwia się wszystkie proste sprawy. Mamy telefon w ogóle do odebrania, widzę, ale też telefon do wykonania do naszego ukochanego Stefana Huberca. Zobaczymy, na czym będzie to wszystko polegało. Halo? Elisabeth Weckert. O Boże, to jest ta, co, ta, co na granicę i pomogłem z paszportem spieprzyć. Panie Schwartz, to ja. O, pani Weckert. Skąd pani wzięła ten numer? Ja jebie. O, nie ma to żadnego znaczenia. Chciałem tylko dać panu znać. Ona, za bardzo podobny głos do żony. Chciałem tylko dać panu znać. Trójka z nas dotarła na miejsce cała i zdrowa. Dziękuję za pana pomoc. Moje dzieci mają teraz przyszłość. Nigdy panu tego nie zapomnę. Klik. Okej, okay, dobra, to była szybka akcja, ale karmicznie czuję się z tym bardzo dobrze, bo udało mi się im pomóc, żeby przekroczyły granice i uciekły. Tak więc plus jeden dla mnie. Zadzwonimy do Stefana, uzbierałem 50 tysięcy reputacji i wydaje mi się, że teraz czas na awansik. Dial up a number. Mamy w końcu wolne biuro po naszym ukochanym szantażyście, który myślał, że wygra z mistrzem w jego grę. Steven! Tutaj Hubert przy telefonie. Miłego popołudnia. O, cześć Stefan. Słuchaj, co tam sądzisz o moich wynikach w pracy? O, twoja praca? Frank, czy ty sugerujesz awansik? O, no cóż. Musisz wiedzieć, że oferujemy wiele możliwości awansu i zawsze mamy jakieś świeże owoce w naszym biurze. Co o sobie myślisz? Dlaczego uważasz, że pasujesz do departamentu czwartego? Cóż, wykonałem wszystkie zadania, które były mi przypisywane w ministerstwie. O, tak, to prawda, prawda. No cóż, popatrzmy na zapiski, zobaczmy, czy nadajesz się na awansik. O, tak, tak. A więc Frank, jestem pod wielkim wrażeniem twojej pracy. I nasz dynamiczny zespół mógłby skorzystać z obecności takiej osoby jak ty, żeby pchać do przodu nasze wielkie wizje. Frank Schwartz, gratulacje. Zostałeś awansowany do departamentu czwartego. A jest tam w ogóle na mnie miejsce? Cóż, no jeżeli nie ma teraz, niedługo będzie. A jakoś tam dojdziemy jeszcze do tego. Pakuj swoje rzeczy i rób wielkie rzeczy, mój dobry człowieku. I bądź lojalny. Cieszę się, że mam cię teraz bliżej siebie. Gratulacje, Frank. Dobre wieści, dziękuję. O, tak, tak. Oczywiście, do zobaczenia. Niedługo przeniesiemy twoje rzeczy. Klik. No cóż, moi drodzy, mamy nową przepustkę, mamy nowe miejsce pracy, mamy też prawdopodobnie nowego strażnika, tak więc upewnię się totalnie, że nie mam żadnych nielegalnych, czerwonych rzeczy w swoim ekwipunku. No i jak na razie wygląda na to, że kurde, dajemy radę, nie mamy tutaj jakichś, oczywiście, że mamy pierdoły do zrobienia. Nieważne jak wysoko zajdziemy, nieważne jaką pozycję będziemy mieli w ministerstwie, trzeba pamiętać o pralce, oleju i śmieciach, bo bez tego nie istniejemy.
Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Tutaj śmieci do wywalenia. Dobra, obrzydliwa, ociekająca torba. To nie jest coś, co chcemy widzieć w naszym śmietniku. Czy ja mam cokolwiek w kwiatku? Nie pamiętam już. Jakiś paszport już wydałem. No dobra. A więc mamy tutaj parę różnych rzeczy. Upscale Demands. Co to było? Nawet mi się tutaj nie pokazuje, więc pewnie muszę poczekać, aż cokolwiek się wydarzy. Kamery moje chyba niczego w tej chwili konkretnego nie zobaczą. W biurze nikogo nie ma, bo jest 4:40 rano. Gierka już mi się zacina. Zajebiście. Nie mogłem się doczekać pierwszego zacięcia Beholdera dzisiejszego dnia. To moja naprawdę ulubiona część dnia. Nie mam jakichś profili też do zrobienia. Nie mam jakby, nie mam nic do poklikania. W tej chwili mogę co najwyżej chyba czekać. Tak mi się niestety wydaje. Na temat Huberta nie wiem nic, na temat Lotte nie wiem nic. A Emma i inni z naszego piętra to już są tutaj przeze mnie oprofilowani jak cholera. W sumie, cholera, no przegapiłem dobrą okazję, żeby przeszukać te ich biura na jeszcze wyższym piętrze, póki nie robię w tej chwili nic konkretnego, a ich jeszcze w robocie nie ma, ale tam trudno. Dobra, żono. Sabine, masz taki dobry humor. Jak do tego doszło? O, no cóż, mówisz tak, jakbym zwykle była w złym humorze. Ale kochanie, non-stop ryczysz, jak ze mną gadasz. Ale dzisiaj jest specjalna okazja. Aleksander został wypuszczony ze szpitala. Nadal musi przejść rehabilitację wielomiesięczną, ale cóż, operacja się udała. Tak się cieszę, że udało ci się zdobyć pieniądze, Frank, żeby zapłacić ten popierdolony rachunek. Teraz nasz chłopczyk może w pełni z powrotem wrócić do sprawności. Trudno mi sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy nie uzbierali tych pieniędzy. Kobieto, jakby co to ja uzbierałem, plus nie do końca to powiedziała. Kariera Alexa byłaby skończona, zanim na dobre by się zaczęła. Całe życie opieki nad nim, nie do pomyślenia. No cóż, i ja też się cieszę, że Aleksander całkiem nieźle sobie radzi, kochanie. A, dobra, can you help me with Szmolkę? Nie, to mnie nie interesuje. Czy możesz mi proszę dać pieniądze na opiekę nad domem? Dobra, Sabine, ona nie ma w tej chwili pieniędzy. A nie, dała mi hajs, jest dobrze. Nie wiem, teraz mogę się chyba, mam wrażenie, obkupić w kamery nowego lockpika, dlatego sobie już pójdziemy tam do ministerstwa. Zobaczymy, co się pozmieniało. Wydaje mi się, że to jest właśnie moment, w którym wejdzie nasz nowy tutaj koleżka strażnik, który będzie nas sprawdzał. Nie miałem przy sobie nielegalnych rzeczy. Zapisałbym też gierkę, ale coś czuję, że nie mogę tego zrobić poza tutaj terenem ministerstwa. No i co my tutaj mamy? Mamy naszego z powrotem gatekeepera. Witam panie Schwartz, tiruriru. Mamy najlepsze, najważniejsze rzeczy. Ktoś mi gdzieś napisał, że ten najwyższy lockpick, który mogę kupić swoją drogą, jest wielokrotnego użytku, że on się nie niszczy po jednym użyciu, ale to jeszcze będę musiał sprawdzić. Kamera czwórka, a chuj, też se kupię, stać mnie w tej chwili, naprawdę. Operuję całkiem dużą ilością kapitału, więc czemu miałbym się ograniczać? Cyk, pyk, pyk, jedziemy sobie do góry. 35 godzin, żeby jeszcze zrobić, co tam nam się żywnie podoba. Mamy tutaj Bruno Zweiga. Czy może Bruno dostanie jakiś awansik, dzięki czemu będzie gdzieś tam obecny przy wyjściu z metra? Nie wiem, jak to będzie dokładnie działać. Nic się tutaj ciekawego nie znajduje. Czas się zalogować na najwyższym piętrze. Zajebiście. No i co? Wbijamy do przodu. Ci jakie biura mają, kurwa. No trzeba przyznać. Balenciaga. Czy ja dam radę do nich w tej chwili wejść? Czy oni mi tutaj przylezą i zaraz mnie rozpierdolą? Nie wiem. O kurwa, no tak coś czułem, że ktoś tu siedzi. Albo... A, ja pierdolę, no jest taka... O nie, wpierdalają. O Jezus Maria. Mam martwą żonę, mam po nim potwarzać. Masz martwe dzieci. O nie, nie mogę tego powiedzieć. O, okej, no cóż, wypierdalaj. Tym razem. Okej, dobra, $320. Nie no, nie chciałem tego robić tak naprawdę. Upscale demands, manual save. Czytuję to sobie jeszcze raz, bo myślałem, że jej tam nie ma. Będę szczery, nie wiedziałem, że ona się tam znajduje. Ale jakbym się przyjrzał, to bym wiedział. Nie no, może oni po prostu pracują całymi dniami i nie da się ich tutaj wypatrzeć tak łatwo. Nie wiem, czy Stefan tutaj zaraz nie przyjdzie, czy cokolwiek się stanie. Czy ja w sumie mam wrażenie, że mogę przewinąć cały ten dzień. Czy on tutaj siedzi? To jest kurwa najgorsze, że ja nie mogę tak naprawdę sprawdzić, czy on tutaj jest, czy nie. Nie wiem, zrobiłem... No kurwa, on też siedzi z prawej strony zamknięty. Ja pierdolę. Dobra. Nie interesuje mnie w ogóle ten dialog, ponieważ nie chciałem w ogóle w niego wnikać. Nie widziałem, czy on tam jest, czy nie, a nie chciałem spędzać czasu na przewijaniu moich wszystkich opcji. Na pewno chciałbym sobie przeszukać to, co się u nich tutaj znajduje, aczkolwiek będzie to wymagało chyba poczekania, aż będą na jakiejś tam swojej przerwie. Dlatego ja bym tutaj wydupcył czas do przodu, poczekajmy, aż wyjdą z tych biur. Jeżeli kiedykolwiek wychodzą, najlepszym pomysłem będzie... O, i teraz teścik.
Najlepszym pomysłem będzie już teraz to wszystko przeszukać. Powiedzieliście, że o właśnie, jak tylko się odwrócą, to już mogę to otwierać i przeszukiwać. Lotte, 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 co mi twoje biuro o tobie powie? Muszę się zabrać za jak najszybsze przeszukiwanie tego wszystkiego. Kurwa, kamery. Dobra, chuj, montujemy tutaj kamerę czwóreczkę w takim razie. Dwie kamery są potrzebne, żeby widzieć całe biuro. To troszeczkę pojebane. Ona tutaj niczego nie ma. O nie, 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 nie chcę kurwa telefonem dzwonić. Nie pojebało mnie jeszcze. Tutaj jeszcze drugą kamerę. Trójeczkę zamontuję, bo czemu nie? Stać mnie. Dobra, cyk, pyk. MK3 kamera. Ich biura już niech tutaj będą... ktoś tu lubi czekoladę. Pomyślałby kto, że taki grzeczny, wysokopoziomowy pracownik ministerstwa wpierdala czekoladę i lubi jabłuszka. Dobra, ona tutaj już wraca, dlatego cyk, nie ma mnie tam w środku, a kamerki zamontowane. Kurde, podwójne biura. Tutaj widzę całkiem sporo. MK4 to w ogóle mi daje pełny zasięg widzenia, ale wydaje mi się, że nawet trójki by wystarczyły, żeby widzieć całe to biuro. Ale moment, moment, moment. Upewnij się, że nic się nie stanie Lukasowi Szmolkę. Upscale Demands, nie wiem na czym będzie w ogóle polegało i czy ja dam radę tam coś w tej chwili zrobić. Stephen, kurde, nie wiem ile on czasu jeszcze spędzi na tym, na tej swojej przerwie kawowej, więc jeszcze nie będę penetrował tego biura. Zróbmy profil naszej przyjaciółki, skoro już tutaj jestem. Trochę odrobię sobie pieniędzy za tą kamerę, którą przed chwilą kupiłem. Ale mogę też chyba zadzwonić, ale do kogo? Nie, no tam miałem... Na tym telefonie nie mam wykrzyknika, więc... Nie wiem. No chyba pozostaje mi na razie poczekać, szczerze mówiąc. Dobra, profil w takim razie dla pani Lotte. Mogę poczekać, aż ludzie wyjdą z roboty i przeszukać też biuro Stephena, bo czemu nie? Tutaj jakieś wysoko była rangą w wojsku. Dobra, jeszcze raz cyk, pyk, zrobione. Profil ogarnięty. Mam też na nią czekoladę, ale wiemy już na podstawie innych tutaj oficjeli ministerialnych, że... No już czwarte piętro w górę, to jeden zakazany przedmiot nie wystarczy, żeby ich wpierdolić do kopalni, dlatego to jest bardziej skomplikowane. Mógłbym ją zaszantażować o tą czekoladę, ale mi się to totalnie nie opłaca, bo ostatecznie bym tylko na tym stracił. Dobra, robimy tak. Przewiniemy sobie czas, poczekamy, aż oni stąd wyjdą. Ciekaw jestem, do czego niby służy ten telefon tam i dlaczego ma wykrzyknik. Wydaje mi się on być takim zwykłym telefonem, ale nie wiem, może się mylę. Czas mija, będę miał czas do jutra, do około 19, żeby ogarnąć motyw tego całego szmolkę, a że na razie nie chcę robić nic, ponieważ chciałbym skorzystać być może z tej całej ścieżki Huberta, to zobaczymy jak to się skończy. Nie wiem, jakoś nie chcę chyba współpracować z tą typiarą. Mamy też teraz strażnika, który będzie robił obchody, zacznie pewnie od najwyższego piętra, nie? W ogóle nie będzie sprawdzał tego piętra? Okej! Dużo save'ów jest zrobione i mój lockpick cały czas działa, tak jak mówiłem. Ma co najmniej więcej niż jedno wykorzystanie. Kurwa, ale nie mam kamer, żeby mu tutaj zamontować, a nie będę tych gównianych montował. Dobra, trudno, jak już mówiłem, mogę sobie tutaj wrócić i zrobić to później jeszcze raz. Tutaj też mogę z telefonu skorzystać, ale po raz kolejny, nie jestem pewien po co. To jakaś plastikowa torba. No wiele mi osoby nie chcecie powiedzieć swoimi przedmiotami, drodzy ministerialni topowi oficerowie. Nic tu kurwa nie ma, dosłownie. Absolutnie, ani jednej pieprzonej rzeczy, nic do profilu, nic do niczego właściwie. Ale wiecie co? Kusi mnie cholernie sprawdzić, co się znajduje tutaj. Zapiszmy gierkę, może po prostu, żeby życie było prostsze, to kiedy jestem na samej górze, to już dostaję tego lockpicka tak, i mam klucz tak, jakbym miał normalnie w moich mieszkaniach. Co się staje z tym telefonem? Czy to jest bug? No nic się kurwa nie wydarzyło. Odszedłem od tego telefonu. Dobra, chyba muszę poczekać, aż się podzieją te rzeczy. Ale coś czuję, że nieważne po której będę stronie, kamery mam wrażenie mogą być przydatne, a że mam dużo pieniędzy w tej chwili i mam nadzieję nie będę potrzebował nowych pieniędzy w najbliższym czasie, to się zaopatrzmy w dwie kamery i zamontujmy je tam. Od razu tam pójdę, dziabnę je. Dobra, kurwa, dwie kamery czwórki, jolo. Co to jest dla mnie? $1000. Poszantażuję może kogoś w moim biurze, jeżeli będę miał ochotę. Znaczy w moim w sumie bloku lepiej, żeby odrobić trochę pieniędzy. Ale kamery czwórki u topowych pracowników ministerstwa? Kurwa, to lubię. Poczekajmy tylko aż Bruno zejdzie z tego piętra, a bardziej się odwróci plecami do tych drzwi. Powiedzieliście, że wtedy to już jest bezpieczna sytuacja. Kurwa, zapisuję grę dosłownie co 30 sekund. Mam najebane we głowie. Zamontujemy czwóreczkę, gdyby to tylko szybciej trwało. Tutaj też czwóreczkę i nie wiem, może cały kolejny dzień spędzimy po prostu na obserwowaniu ich. Zobaczymy, czy będą mieli tutaj jakieś brudne sekrety do ukrycia.
Przejdziemy się w takim razie jeszcze do domu, zobaczymy, czy tam się coś dzieje. Mam wrażenie, że zbliżamy się do takich konkretnych wydarzeń endgame'owych, bo wiem, że nie zostało mi dużo tej gry, ale też na razie mamy okres takiego limbo, kiedy nie dzieje się niestety nic, dlatego staram się, powiedzmy, w miarę szybko przez to przeklikiwać, szybko robić to, co mam robić. Nie wiem, zobaczmy, może żona ma nam coś do powiedzenia, coś nowego. Wiem, że Wolf ma duży udział tutaj w zakończeniu, a że podjąłem odpowiednie kroki, żeby do tego zakończenia doprowadzić, z tego, co się dowiedziałem, no to... To jestem, mam wrażenie, w tej chwili w takiej sytuacji, że mogę zrobić, co mi się żywnie podoba i osiągnąć dowolny z endingów. Kioski, nie, ja chcę sobie dwa takie kupić, może jeszcze nawet po jednym. Nie wiem, ile jeszcze dni będę musiał się zajmować tym domem. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to spierdolę z rodziną, zdetonuję ten budynek i wszystkich ludzi w środku, ponieważ wszyscy konspirują przeciwko mnie i ja to kurwa wiem. Ale na pewno nie mam ochoty na żadne nowe rachunki, które mogą tutaj wyskoczyć. Jest 6:20. Żono... Co tam u ciebie słychać? Masz mi coś nowego do powiedzenia? Frank, co tam chcesz? Budget money? Da mi kolejne pieniądze, jak miło, dziękuję ci, żono. Aleksander, jak tam po powrocie ze szpitala? Alex, ty znowu jest wszystko dobrze. Dowiedziałem się od was, że gdybym nie zapłacił za operację, to by po prostu jeździł na wózku, a ja bym dostał achievement Happy Wheels. I tak, tatusiu, leczenie jeszcze potrwa trochę czasu, ale doktor powiedział, że powinienem sobie dać na wstrzymanie. Ale najważniejsze jest to, że już mogę się leczyć. Alex, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Nie musisz mówić nic. Jestem szczęśliwy, że mogłeś zapłacić rachunek, tatuśku. Szczerze mówiąc, kompletnie się tego nie spodziewałem. Jesteś takim życiowym przegrywem, tylko kurwa, podglądasz sąsiadki i walisz wódę za kioskiem. No nie sądziłem, że zbierzesz tyle pieniędzy. I nigdy nie byłeś normalnie człowiekiem, na którym mogę polegać, a co dopiero ojcem. Ja wiem, Alex. Nie zawsze byłem takim ojcem, na jakiego zasługujesz. Ale cóż, musimy się zajmować sobą nawzajem. O, masz rację, tatku. W przypadku jakiegoś wypadku zawsze możesz polegać na rodzinie. I tato? Tak, Alex? Cóż, nawet nie mam problemu z tym, że mówisz do mnie Alex. Cieszę się, synu. No dobra. To w takim razie operacja syna, tutaj wszystko się powiodło, wszystko się udało, żona dała mi hajs. Ja mogę tak naprawdę sobie normalnie dziabnąć tutaj biura Lotte, biura tego, tamtego, poobserwować, co się dzieje. Protect szmolkę, mam nadzieję, że mi się całkiem sprawnie uda. Wow, wlazła mi prosto w kamerę, typiara. Czy ona będzie tutaj robiła coś niecnego? Nie wiem, dobrze by było zebrać jakieś informacje. Jeden, drugi quest. Weź, zrób coś ciekawego. Ten to w ogóle jeszcze do roboty nawet nie przyszedł. Robisz coś ciekawego, czy nie, typiaro? O! Wykonuję telefony i w końcu jakieś kolejne informacje! Zajebiście. Kto by pomyślał, że taka niewinna pracownica ministerstwa będzie robiła coś tak haniebnego, jak kurwa wykonywanie telefonów. Jeżeli chcę ostatecznie współpracować z Hubercem, to dobrze by było z mojej strony, żebym bardziej obserwował Huberca. Co tam odpierdalasz, Lotte? Co tam odpierdalasz? Jestem przekonany, że coś złego, nikczemnego i niecnego. Przez to, że jestem w domu, to jak nacisnę escape'a, to wypierdala mnie z widoku ministerstwa. Jak ty kurwa siedzisz na tym krześle? Stefan! Najebany chyba w główce masz trochę. Dobra, wydupiam stąd. Nie mam tutaj chyba w tej chwili nic do roboty. 8 godzin mam do zakończenia tego zadania związanego z Lukasem Szmolkę. No i zobaczymy. Mam wrażenie, że wtedy dopiero gówno uderzy w wiatrak. Dlatego czekamy z parasolem. I chronimy się przed większym rozpryskiem, ponieważ mam wrażenie, że no ja będę wtedy elementem spłuczki. Co ja pierdolę? Robicie coś ciekawego? Nie, na przerwę teraz chyba wychodzą obecnie, takie mam wrażenie. Stefan sobie tam, nie wiem, pręży się, prostuje. Lota sobie idzie gdzieś na kawkę, na najwyższym piętrze lepszej kawiarni oczywiście. Dobra, zadupcaj tą windą, bo mi się nie chce aż tyle czasu czekać. W sumie czemu nie? Bądźmy bezczelni. Podglądajmy, co oni tutaj robią, będąc zaraz pod ich pokojem. Otwieramy naszą maszynkę do podglądania i patrzymy, co ona tam będzie uskuteczniać teraz. Co tam? Telefony jakieś? Stemple, kurwa, coś tam? Tak czy nie? A Stefanik może robi coś ciekawego? Czy on wrócił w ogóle do swojego biura? Nie, nie wydaje mi się w tej chwili. Dobra, Lotte! Come on, do something! Jak na razie nic. I ten cholerny wykrzyknik, który nawet nie wiem, do czego miałby prowadzić, a nie prowadzi do niczego w tej chwili. Lotte. Ona mi, jakby mam wrażenie, mogłaby być dobrą, złą postacią w Harry Potterze. Takie ma trochę vibe tej Dolores Umbridge. Come on, do something. Wychodzisz już... Co my tutaj mamy?
Pani koleżanko, widzę, że wieczorami pani tutaj szuka jakichś niebezpiecznych informacji na temat podrabiania paszportów. Pomyślałby kto, że taka dobra, przestrzegająca prawa pracownica ministerstwa będzie robiła tak zajebiście nielegalne rzeczy. Yeah! No to mamy już na niej całkiem niezłe brudy. To mam wrażenie jest gorsze niż walkman czy ryba w swoim ekwipunku. To jest chęć wyjechania z kraju i zdrady swojego jednocześnie. Dobra, zadzwonimy do Huberca. Cyk, pyk, Stefan Huberts, bla, bla, bla. Tutaj Frank Schwartz. Zgłaszam, że nasz zagraniczny gość, pan Szmolke, został z powodzeniem ochroniony. O, nie mów jak żołnierz, Frank. Tak, te czasy, na Boga, już minęły. Ty i ja jesteśmy teraz kolegami z pracy. Dobra robota, Frank, dziękuję ci ślicznie. Zrobiłeś coś naprawdę dobrego. Coś dobrego dla twojego progresu i dla świata. Naprawdę? Oczywiście. Pan Szmolke jest ważną osobą, jeżeli chodzi o nadchodzący koncert, a nie chcemy, żeby mu się cokolwiek stało. Prawda? O, tak. No, wydaje mi się, że tak. No cóż, Frank, zrobiłeś swoją robotę, odegrałeś swoją rolę niczym aktor najwyższej rangi w teatrze pod słońcem. Będę się z tobą kontaktował, jeżeli będę miał coś dla ciebie. Ciao. Okej, bye. Wow, nie wierzę. On się pożegnał i ja zdążyłem się pożegnać, dopiero wtedy się skończyło połączenie. Kto to kurwa widział? Dobra, po raz kolejny. Nic nie mamy w tej chwili do roboty. Nie wiem, czy mnie to denerwuje, czy mnie to cieszy, ale nie mamy nic do roboty. Dlatego ja nawet nie będę tutaj... O, nie trafiam w metro. To jest jakby największy minus grania na przyspieszeniu. Czasami można się wyjebać i nie trafić w przejście, które jest nam potrzebne. No i co? Telefon dzwoni. Dzień dobry, dajcie mi coś konkretnego. Dajcie mi jakieś rewolucjonistyczne akcje do wykonania. Fort, co ci się wydaje, że ty sobie wyprawiasz? Powiedziałem się, że masz coś znaleźć na Szmolka. Ja pracuję nad tym. Jakby w każdej chwili już mi się uda. O, za późno, Schwartz, zapomnij o tym, już wykonał swoją misję, to nie tak miało to wszystko pójść, Schwartz. O Boże, przepraszam, to już się więcej nie wydarzy, a może się wydarzy na przykład jakieś podrabianie paszportów, ty stara raszplo. O, mam nadzieję, cóż, jeżeli wydaje ci się, że nie może być gorzej w twoim życiu, jesteś w błędzie. A, rozumiem. Klik. Dobra. Okej, to nie było nic super konkretnego, tak więc niewiele tutaj mogę poradzić. Nie mam jakiejś pralki do naprawy czy coś. Dobra, chuj, czekamy do rana w takim razie. Idę po raz pierwszy świadomie spać. Pójdźmy sobie na jakieś, nie wiem, 7 godzin na przykład. Czemu nie? Albo 6:30 niech będzie. Niech mi przywnie. I mamy kolejny telefon. Hello. Let's go. Tut. O, no to chyba się już rozłączyli. Aha, dobra. Przepraszam, czy ja nie odebrałem dostatecznie szybko telefonu? Nie, dzwonił dalej. Nie miałem też licznika, że mam odebrać telefon, tak więc... Very weird. Aha, nie, dobra, to mnie wybudziło ze snu. Okej. Jest 1:40. No dobra, to idziemy w takim razie jeszcze raz. A już nie 6:30, niech będzie 4:30. Czy telefon znowu zadzwoni? Czy stanie się coś nikczemnego? O wow, jaka ładna animacja w ogóle temu towarzyszy. Nigdy jej nie widziałem, bo nigdy czasu nie przewijam. Najwyżej go sobie przyspieszam i tyle, to mi wystarcza. I co ja mam teraz robić? Czy gra mi się zbugowała? Czy coś się zjebało? Nie mam żadnych questów. Mam to całe upscale demands, ale nawet nie wiem, o co w tym chodzi. Wydaje mi się, że... Gdzie są te failed? Stonewall Protest, Hot Stuff... Kupiec dla penicyliny, School Problems. Nie wiem, jak to jest w ogóle posegregowane. Tak totalnie z dupy jest posegregowane. Jest pomieszane na maksa. No nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić. Mogę chodzić tutaj, o, naprawić pralkę. Nie kamerę, wąską. O kurwa mać, czemu się wszystko trzęsie? Jezus Maria, dobra, moment, zaraz. Trzęsienie ziemi mamy, o to dzwonicie? Resist. Mamy coraz więcej to jakichś informacji na temat buntu, nie buntu. Halo? Mosi? Jezus Desu? Halo? Schwartz, z tej strony Müller! Dzień dobry! Przyjdź szybko do mojego biura, szybko! Dobra, okej, już idę, klik! Słuchaj, Ernścik, nie wiem jak tam nasza relacja w tej chwili wygląda, ale w tej chwili... No mam wyższą rangę od ciebie, tak więc proponowałbym ci tutaj żadnych gruźb nie stosować, ani nie podskakiwać, bo niedługo jak podskoczysz, to wypierdolisz głową w gilotynę spadającą.
Nie wiem, po której on jest stronie, ale tak jak mówiliście, że podziurawione zdjęcie Huberca prawdopodobnie sugeruje, że... Kto to kurwa jest? A, to ten nowy ziomek. Podziurawione zdjęcie Huberca sugeruje, że on... Że Ernst sobie rzuca rzutkami do tego zdjęcia, czyli jest po stronie Lotte, bo Lotte i Hubert ze sobą się napierdalają. Z drugiej strony, to tutaj? Nie, to jest moje stare biuro, ono jest piętro wyżej. Z drugiej strony on pomagał Wolfowi, jakby tak mi się wydaje, że mu pomagał z jego całych akcji, tak wnioskuję, więc może być po stronie rebelii? Nie wiem, jak to wszystko do końca interpretować. Coś tam u was słychać ciekawego? Nie, chyba nie za bardzo. Dobra, najpierw, żebym nie zapomniał, bo zapomnę, mam jakąś informację, że tam Lotte wykonuje telefony, bardzo kluczowa część jej profilu, nikt by się tego kurwa nie spodziewał, więc Lotte telefonuje, cyk pyk, mamy dobre dowody na nią. Kurwa, co się odpierdala? Czemu się trzęsie? Co, rebelianci bomby wysadzają? O chuj chodzi. Nie mogę w drzwi trafić nawet. Halo, halo? O, lepiej, żebyś miał dobry powód, żeby im przeszkadzać. Kurwa, no chciałeś mnie widzieć, byku. O co chodzi? O, Schwarz, w końcu. Musisz umieścić w pewnym miejscu kopertę dla Wolfa Henkera. Wiesz, gdzie jest ten taki, kurwa, normalnie lampa z krzakiem? Tam masz zaśnąć kopertę. Zrozumiano? No tak, tak mi się wydaje. Umieścić kopertę i tyle, koniec. A kiedy koperta będzie tam ułożona, daj znać Wolfowi Henkerowi. Okej. No dobra, spoko, powiem Henkerowi, że jakby koperta jest w krzaku, tak? Oczywiście, że nie, a co jeżeli ktoś się usłyszy? No cóż, w takim razie... Masz powiedzieć Henkerowi hasło, wtedy będzie wiedział, co ma zrobić. Oho, dajcie mi kurwa jakiś ten, coś do pisania. Ojej, mam tu notatki na temat moich tych... Tego, jak powinna muzyka grać. Stare czasy, reform, teraz jest czas kurwa finału i buntu. Hasło? Tak, słuchaj dokładnie, ponieważ nie będę się powtarzał. Kiedy koperta będzie umieszczona w krzaku, dasz Henkerowi znać mówiąc. Hen has landed. No dobra, czyli kurczak wylądował. Kurwa, dobra, wiecie co? Co ja będę się ograniczał do staromodnych opcji piśmienniczych, jeżeli mam telefon? The hen has landed, czyli kurczak wylądował. Nic więcej, po prostu kura wylądowała, czy tam kurczak, tak? Co to jest kurwa za hasło? Przecież to w ogóle nie ma żadnego sensu. Frank, może się nie wypowiadaj, okej, bo pierdolisz głupotę. Nie zadawaj żadnych pytań, po prostu to zrób. Aha, okej, kurczak, no dobra, rozumiem. Cóż, kiedy Wolf weźmie tą kopertę z krzaka, zadzwoń mnie i zdaj mi raport. Czekaj, ja kładę tą kopertę, idę do Wolfa Henkera, żeby on podniósł tą kopertę z tego dokładnie krzaka. A nie może sobie oszczędzić tego? Schwarz, słuchaj, musimy tutaj odpowiednią procedurę wykonać, a ty masz się jej trzymać. Po tym jak pogadasz z Wolfem Henkerem, zadzwoń do mnie. Zaraportuj kod, który Henker ci wtedy powie. A teraz wypierdalaj, Henker już czeka na tą kopertę. Spocznij kurwa, czy tam wydupcaj. No dobra. Pieniążki. Bulging envelope. Jedyne bulge, które znam, to są te, nie wiem, olimpijczyków, kiedy mają bardzo ciasne spodnie, wykonując sporty olimpijskie, bo im co nieco tam miejsce zajmuje. Czemu ja o tym gadam? A tutaj ewidentnie chodzi o to, że koperta wypchana jest pieniędzmi. Przynajmniej tak to można prosto ocenić, patrząc na ten obrazek. No tak, jeszcze szeleści, tak jakby tam było dużo banknotów. No dobra! Dzieją się ciekawe rzeczy, dzieją się ciekawe rzeczy. Lecimy w takim razie do przodu i przed siebie. Dobra, krzak dobrze już znamy, tam były karaluchy, stamtąd wyciągnąłem broń, która Bullhausera wpierdoliła do kopalni. Tak więc rzućmy tu kopertę, powiedzmy mu, że kurczak wylądował, cykby, koperta zdeponowana. Wolf nie wiem, czy będzie siedział w tej chwili w tym swoim mieszkaniu, czy nie, czy on zaczął z niego wychodzić, może w końcu zacznie w ramach jakiegoś questa. No ale powiemy mu, że kurczak wylądował i zobaczymy, jak to dalej się pociągnie. Dobry wieczór, panie Schwarz! jak to szło jeszcze raz? Kurczak wylądował. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mężczyzna gryzie psa. Co? Powtarzam. Mężczyzna gryzie psa. A teraz odsuń się, Schwarz. Jajko czeka. Okej, no dobra. To w takim razie dzwonimy do Müllera, powiedzieć mu, że... Man bites dog? O kurwa mać. Mężczyzna gryzie psa, tak, tak, tak tam było. Mężczyzna gryzie psa. Nie popierdolę tego chyba. Dzwonimy. Panie Müller, ja... Cicho, bądź cicho. Powiedz mi, co chcę usłyszeć.
Man bites dog. Mężczyzna gryzie psa? O, idealnie, w takim razie nic nie stoi już na przeszkodzie. Niestety, cóż, nie mogę użyć neutralizera. Nie mam pozwolenia na użycie neutralizera na kolegach z ministerstwa? Zapomnijmy o tej sytuacji jak najszybciej, okej? Okay? To klik. Kurwa, co się dzieje? Neutralizer? Co to jakaś broń masowej zagłady? Nie wiem, niszczenie psychiki człowieka? Wymazywanie, kurwa, pamięci? Może coś jeszcze bardziej nikczemnego? Co się, kurwa, dzieje? Jezus Maria, jakieś dziwne tutaj... Te promienie ciemności przebiły się przez budynek. Tutaj mamy opisaną skrzynkę, kiosk. Wszędzie są jakieś rebelianckie informacje. The letter, talk to Sabine. The letter, o tym mówiliście. To jest jedno z kluczowych zadań, które potem prowadzi w jakimś stopniu do finału. Dobra, Sabine, gdzie jesteś, żono? O, Ulrike? Kurwa, to jest Ulrike, którego ja wtedy zgłosił? To intrygujące. Lotte Altman? Co się tutaj kurwa dzieje? Co, rachunek? Nie. Lotte Altman? Co to było z tą Lotte Altman? Kurwa, nie wiem co się dzieje. Wszystko się zaczyna dziać nagle. Dobra, moment. Sabine. Ona tutaj już widzę, przyszła w końcu. Sabine, o co chodzi? Frank, musisz być teraz bardzo silny. Czy ty widzisz ten list? O Boże, to z ministerstwa? Departament łamania zasad społecznych. Ale jakby o co chodzi? Dlaczego dostaliśmy od nich list? Proszę, uspokój się. Obiecaj mi, że najpierw pomyślisz, a potem będziesz mówił. No dobra, okej. Okay. Obiecuję ci, Sabine. Dziękuję. Słuchaj, ministerstwo zabrało Kim do obozu reedukacyjnego. Policja niedługo ją weźmie, czyli dopiero mają zabrać. Niedługo! O Boże, ale dlaczego? Dlaczego mają ją reedukować? A, najwyraźniej, no cóż. Mają ją, o Frank, no ja też kurwa nie wiem. Nawet nie potrafisz tego jakby wymówić? No cóż, Kim? Widziano ją publicznie. Cóż, ona prawdopodobnie pocałowała inną kobietę! No i jakby co w tym takiego złego? Co wiedziałeś o tym? Czemu mi się głos zmienia? Dlaczego nic nie powiedziałeś? Czyż mogliśmy coś razem zaplanować? Co kurwa byś zaplanował? Odesłanie ją do kopalni? Czy może wstrząsy elektryczne? Albo lobotomia? No, ja po prostu tak podejrzewałem, no, że nasza córka jest jaka jest. Ale ja jestem jej matką! Powinna była wiedzieć! Jesteś taką matką, kurwa, żebyś ją wysłała do kopalni. No cóż, teraz będę musiała żyć z faktem, że już więcej do mnie nie mówi. Znaczy, nie odzywa się. Tak jak nasza sąsiadka z góry, co ją wyjebałeś za czekoladę, kurwa. Nie za czekoladę w sumie, ale... Cóż, już jakby, co się stało, to się stało, kurwa. Ministerstwo wzięło się na Kim i na nas też. Musimy się na to zgodzić. Inaczej ona nas wszystkich pociągnie na dno. A poza tym, co nie musi być taka zła rzecz. Kim ma problemy z integrowaniem się. Może ją tam wyleczą w tym obozie reedukacyjnym. Jezus Maria. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Ja... Dowiedziałem się na temat zakończenia tyle, że mamy ważną sytuację z córką, ponieważ są zakończenia związane z córką, chyba z Wolfem i z Lotte i Stefanem. I teraz tak, jak mówiłem, ja chciałbym dążyć do takiego najbardziej ludzkiego, powiedziałbym, zakończenia, które polega na uratowaniu naszej córki, ale też rozjebaniu obecnej władzy, dlatego nie chciałbym się... ani w tej chwili pakować w ratowanie naszej córki, ponieważ to nie jest najoptymalniejsza ścieżka z tego, co się dowiedziałem, ponieważ jakby może nam bardzo szybko gierkę skończyć, będzie mniej grania i mniej do roboty, ani nie chciałbym się bratać z nikim z ministerstwa, bo tam każdy jest jednakowo robakiem, który chce po prostu tylko jakieś swoje przekonania przepchnąć. Dlatego jak dziwnie by to dla was w tej chwili nie wyglądało, właściwym krokiem będzie zezwolenie na to, żeby Kim pojechała do obozu, ponieważ potem, z tego co mi powiedzieliście, będę mógł skorzystać z pomocy Wolfa, żeby wyciągnąć ją z tej sytuacji i jednocześnie doprowadzić do zakończenia, które będzie najbardziej ludzkie. Nie znam szczegółów, nie znam procesu ani progresu, ale takie lekkie porady od was miałem. Kompletnie mi jakby tutaj
nie boli to, że mi to tak powiedzieliście i to niby nie spoilerowo, ale trochę wprost, ponieważ bardziej zabawę w tej grze mam nie z fabularnych twistów, czy tego, jak się dla mnie gierka skończy, tylko zrobienia tego dubbingu i przeżywania tej historii razem z wami. Tak więc podejmuję w tej chwili pierwszą decyzję. Myślę, że Kim musi pojechać do obozu, jak brutalne by to nie było. No cóż, może masz rację, może przyda się jakaś profesjonalna pomoc. Ja po prostu się boję, że się zmieni. No ale czy to by było takie złe? Kim musi się zmienić? Myślałam o jakby... o niczym innym niż przyszłość naszej córki nie myślałam przez ostatnie tygodnie. Ale Kim nie chce mi z tym pomóc. Mówi, że to społeczeństwo musi się zmienić. Zamiast jakikolwiek wkład włożyć w integrowanie się w to obecne. No i cóż, to nie tak działa system. Frank, proszę, porozmawiaj z Kim. Masz z nią dobrą relację. Kiedy ja jej powiem, totalnie się zamknie w sobie. No dobra, Sabine, porozmawiam z nią w takim razie. Dziękuję ci, kochanie. Wszystko, czego chcę, to najlepsze dla niej. Może po prostu pomożemy jej wieść spokojne, zintegrowane życie. Jeżeli ktokolwiek ma ją przekonać, to będziesz ty. No dobra, spróbuję. A więc widzicie, sytuacja jest trudna. Żona jest taką ewidentną systemową piździochą, ponieważ nie ma najmniejszego zamiaru walczyć z tym, co się tutaj dzieje. Ona tylko dba o swoją robotę, o to, co tam się dzieje, o to, jakby czy jej pozycja jest bezpieczna, czy jej z roboty nie wyjebią, czy nie łamie zasad. No cóż, ona to najchętniej by padła na kolana przed wielkim wodzem i robiła jako po prostu ludzki odkurzacz. Byle tylko nie łamać zasad i wieść swoje spokojne życie robaka systemowego. A my jesteśmy inni. My rozjebiamy ten system, a przynajmniej się postaramy. Ten odcinek się kończy, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka. I ja będę uciekał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czy będzie finałowy? Zobaczymy, ile te wszystkie akcje zajmą. Trzymajcie się i pa pa.